Repetitio mater studiorum. Jedno czyste serce może uratować miliony dusz. To bardzo, bardzo wymowne zdanie. To są słowa Chrystusa. Najbardziej proste i banalne prace wykonywane z miłością są o wiele cenniejsze w moich oczach, mówi Chrystus, niż imponujące ludziom wspaniałe czyny, także na rzecz Kościoła. Banalne sprawy to nie są ważne, co ty robisz, tylko z jaką intencją ty robisz. Dla kogo? Jeżeli dla Chrystusa to czynisz, to ty jesteś apostołem. Mnie Pan Jezus w ten sposób w tej chwili ustawił. Dał mi czas wolny taki i warunki, że ja tylko mogę być z Nim. Dlatego powiedzę do tej Alicji, dotychczas pracowałaś wśród ludzi dla mnie, a teraz ze mną pracuj dla ludzi. Dotychczas pracowałaś wśród ludzi dla mnie, a teraz ze mną pracuj dla ludzi. To dwa różne formy apostolstwa. Ale tak w tej chwili uważam ten Wielki Piątek tego roku, 30 marca, jak upadłem, to Pan Jezus mnie wyłączył z tej pracy zewnętrznej. I tak jak do tej Alicji powiedział, że dotychczas pracowałaś wśród ludzi dla mnie, a teraz pracuj ze mną dla ludzi. Dlatego teraz z Panem Jezusem jestem i dla ludzi, dla świata pracuję w inny sposób. Modlitwą, cierpieniem, oddaniem się Panu Bogu.